kim są wrogowie krzyża. To ci, którzy w znaku słabości, poddania się, nie widzą obecności Pana, który przez uległość, a w tej uległości przez poddanie się woli Ojca pozwala, by dokonało się zbawienie. Jestem wrogiem krzyża. Ja, ilekroć w sytuacji, gdy jest jakieś zło, gdy jest jakiś grzech, gdy są przeciwności i wątpliwości i krytyczne momenty, przestaję wierzyć, że Pan dokonuje mimo wszystko, a może właśnie w tych sytuacjach, zbawienia. Odbieram mu w ten sposób moc działania przez moją niewiarę. Moc Boża dokonuje cudów w ludzkiej niemocy. Paweł Starsu to odkrył, pisząc te słowa. Dynamis en astenia teleitai. Moc moja, mówi Pan, wypełnia się w Twojej niemocy. Tego typu doświadczenia, trudu, wątpliwości, grzechów, jakiegoś zła i doświadczenia, kiedy nam się w ogóle drogi krzyżują, one chcą nam odebrać nadzieję w to, że Pan tutaj działa. Trudno nam wtedy uwierzyć, że dokonuje się mimo wszystko zbawienie. Ale krzyż pokazuje, że właśnie w tym momencie, kiedy człowiek najbardziej jest bezradny, dokonuje się wielki cud przemiany serca i przemiany świata. Umęczony Chrystus przebacza oprawcom. Umęczony Chrystus na krzyżu dostrzega obok wskazańcu Łotra, który pragnie życia wiecznego i otwiera przed nim to życie wieczne. Moje cierpienie, tak jak cierpienie Chrystusa, może tak uwrażliwić moje serce, że nie będę patrzył na nich okiem oceniającym, osądzającym, tylko okiem pełnym dobroci, łagodności i miłosierdzia. A więc przez moje cierpienie może dokonywać się zbawienie, które Pan daje innym przez moje własne trudne doświadczenia. Amen.